Urywać się film? Serio myślisz, że to przypadek? A może budziłeś się na podłodze i pytałeś, co tu się stało? Dlaczego padnięci jak kłoda po jednym piwie to green flag? I jak to się dzieje, że niektórzy mają super alkoodporność? Oglądaj dalej, poza odpowiedziami dostaniesz naukowe tipsy, jak uniknąć urwanego filmu. Każdy przeżył taką imprezę, którą chciałby sobie przypomnieć, a potem jeszcze szybciej o niej zapomnieć. Koniec zawsze jest ten sam, kilka niezręcznych filmów, trochę żenujących fotek na WhatsAppie i obowiązkowy paragon grozy. Przyznam, że kiedyś myślałem, że ludzki mózg to solidna konstrukcja, ale życie pokazuje, że wystarczy kilka kolejek, żeby walnął jak wieża z klocków Jenga. Tylko pytanie, który klocek wypadł pierwszy? Pora przeprowadzić imprezowe neurośledztwo i dowiedzieć się, co procenty robią nam pod kopułą, a na tych, co zostaną do końca, czeka parę niespodzianek. Gotowi? No to jazda, tylko na kanale. Lubię swój mózg. Jak stracić kontrolę w 30 sekund? Myślę, że wszyscy przynajmniej raz przeżyli ten poranek. Budzisz się, każda kończyna z osobna daje sygnał, jakby właśnie przeżyła najlepszą noc w swoim życiu. Ale ty sam absolutnie niczego nie pamiętasz. Jakby ktoś wyłączył bezpiecznik w twoim mózgu, zanim impreza na dobre się rozpoczęła. Jedni pamiętają godzinę, inni kilka minut, ale nie ma takiego, który zapamiętałby absolutnie wszystko. No dobra, jeśli jesteś jakimś jednorożcem pamięci, możesz dać znać o tym w komentarzu. Reszcie śmiertelników po prostu urywa się film. I raczej wszyscy zgodzimy się z tym, że po alkoholu wszystko dzieje się szybciej. A na pewno szybciej, niż twój mózg zdąży znaleźć dobry argument, żeby nie pić tego drugiego kieliszka. Alkohol wyjątkowo szybko przenika z krwi do mózgu. Dzieje się tak dlatego, że etanol, czyli substancja, która robi całą imprezę, świetnie rozpuszcza się zarówno w wodzie, jak i w tłuszczach. Dzięki temu ekspresowo przebija się przez specjalną ochronę naszego mózgu, tak zwaną barierę krew-mózg. To trochę tak, jakby alkohol miał VIP-owską przepustkę, podczas gdy większe cząsteczki, takie jak wirusy czy bakterie, czekają w kolejce na zewnątrz. Czekają przed wejściem i raczej nie wpadną na imprezkę. Pierwsze uderzenie alkoholu następuje zwykle zanim imprezka na dobre się rozkręci, czyli po około 5 minutach i zaczyna chillować nam korę przedczołową. No a dokładnie, jak działa to chillowanie? Wyobraź sobie, że w twoim mózgu znajdują się specjalne receptory GABA. Ich głównym zadaniem jest dbanie o odpowiedni poziom luzu w twojej głowie. Im bardziej GABA się pobudzi, tym mniej rzeczy cię stresuje, a więcej po tobie spływa. Coś jak dobry DJ na imprezie. Właśnie dlatego pierwsza pada kora przedczołowa, to ona jest najbardziej skomplikowaną częścią mózgu. Wymaga idealnych warunków pracy i dodatkowo tańczy dokładnie tak, jak zagra jej GABA. Gdy wypijasz alkohol, GABA zapuszcza coraz lepszy bicik. W efekcie, zamiast ciężko pracować i sprawnie przekazywać informacje, neurony przechodzą w tryb totalny relaks i odpuszczają sobie robotę. A ty zaczynasz mieć wrażenie, że wszyscy dookoła wyglądają trochę lepiej. Dziewczyny stają się bardziej atrakcyjne, chłopacy jacyś tacy milsi. Nie, chwila. Akurat tego GABA nie robi. GABA po prostu chilluje cię do poziomu, gdzie niczym się nie przejmujesz. A skąd bierze się to, że twarze nagle zaczynają się rozmazywać albo wyglądać trochę inaczej niż zwykle? To już zupełnie inna historia, o której opowiemy wam w kolejnym odcinku imprezowego neurośledztwa. Czy po kilku głębszych zaczynasz się potykać albo przewracać? To dlatego, że alkohol chilluje nie tylko twoją korą przedczołową, ale też móżdżek, speca od koordynacji ruchowej. Im więcej alkoholu, tym bardziej móżdżek przestaje panować nad sytuacją, a ty zaczynasz chodzić, jakby ktoś rozwiązał ci sznurówki. Więcej alkoholu to więcej GABA, a więcej GABA to jeszcze większy chillout, aż w końcu dosłownie tapiasz się w fotel i zasypiasz. Ten sam mechanizm działa, gdy bierzemy leki nasenne, łykamy Xanax albo suplementujemy ashwagandę i niestety albo stety nasz mózg z czasem wyrabia sobie tolerancję. Wtedy potrzebujemy coraz więcej alkoholu, żeby pobudzić jeszcze więcej GABA i osiągnąć ten sam poziom chilloutu. Co ciekawe, działa to we wszystkie strony. Ostro pijesz, leki na sen nie działają. Łykasz Xanax, ashwaganda niewiele tu pomoże. Jeżeli więc dziewczyna zalicza zgona na imprezie po jednym piwie, to mocny green flag. Nie ma wyrobionej tolerancji, także nie pije regularnie, nie ma problemów ze snem i raczej nie bierze benzodiazepin. No właśnie, ta sama dawka alkoholu u każdego działa trochę inaczej, byli jednak śmiałkowie, którzy starali się to wszystko zmierzyć. W 2023 roku Dubois zbadał skany mózgu osób po alkoholu.
No pewnie chętnych na badanie nie brakowało. W każdym razie wykazał, że mózg przeciętnego człowieka działa o wiele gorzej niż przy dawce 0,8 promila. No a tu powinniśmy oznaczyć, że wyniki dla Polaków mogą być nieco inne, pewnie wyższe. Dla przeciętnego Europejczyka dwa duże piwka robią naprawdę zauważalną różnicę. No przynajmniej zauważalną dla otoczenia. Zajmijmy się sprawą urwanego filmu. Nie wiem jak was, ale mnie to przeraża i najchętniej zrobiłbym coś, aby mózg w tej kwestii działał trochę lepiej. Jest na to kilka trików, ale o tym za chwilę. Najpierw, dlaczego właściwie ten film się urywa? Wyobraź sobie, że twój mózg ma własnego operatora kamery. Jego zadaniem jest nagrywanie tego, co właśnie przeżywasz, gdzie byłeś, co mówiłeś i niestety, jak się zachowywałeś. Tym operatorem jest hipokamp, który odpowiada za przekształcanie tego, co się dzieje tu i teraz, w trwałe wspomnienia. W dużym skrócie, jeśli hipokamp nie nagrywa, to ty nie pamiętasz. Alkohol bardzo szybko wyłącza tę kamerę, już przy mistycznych 0,8 promila obraz zaczyna się lekko klatkować, a jak jest przy większych dawkach? Powiedzmy, że idziesz na imprezę, wszystko idzie świetnie, dobra zabawa, świetna muzyka, coraz więcej drinków, aż nagle twój mózg przechodzi w tryb demo. Nadal tańczysz, rozmawiasz i robisz rzeczy, o których wolałbyś rano nie wiedzieć, ale twój hipokamp już dawno przestał nagrywać. Poranek i pamięć telefonu, który nigdy nie zapomina, przynoszą odpowiedzi. I właśnie tak wygląda ten legendarny blackout. Nie chodzi o to, że twój mózg przestaje działać, on po prostu nie zapisuje. Ten fakt potwierdzają badania naukowe. Hipokamp nie tylko przestaje nagrywać, ale od alkoholu fizycznie zmniejsza swoją objętość nawet o 18%. No i nie jest to dobry sposób na odchudzanie. Najważniejsze pytanie, jak tego uniknąć? Możesz oczywiście po prostu nie pić i to rekomendujemy, ale istnieje też inne rozwiązanie. Pij wolniej. Naukowo potwierdzone, gdy pijesz powoli, mózg ma szansę stopniowo przystosować się do zmieniających się warunków. Jeśli jednak narzucisz szybkie tempo, to się nie dziw, że nie pamiętasz absolutnie nic. Akcja regeneracja. Dobra, to jak to jest z tym alkoholem? Naprawdę robić papkę z mózgu, czy raczej twoja głowa potrafi się z tego ogarnąć? Otóż mózg ma całkiem przyzwoite umiejętności regeneracji. Ale działa bardziej jak typowa polska ekipa remontowa. Niby coś robi, ale raczej w swoim tempie. Badania Szafiego z 2023 roku pokazały, że dendryty, te gałęzie neuronów odpowiedzialne za komunikację, po alkoholowym tornadzie wracają do formy dopiero po około pół roku. Czyli twój mózg się zregeneruje, jeśli tylko troszkę mu odpuścisz. Jeśli rzucisz picie i zadbasz o siebie, mózg potrafi odbudować się w dużej mierze w ciągu pierwszych 6-12 miesięcy. Ślady ciężkiego, wieloletniego nadużywania, zwłaszcza w płacie czołowym i mózgu, mogą jednak zostać na zawsze. To zwykle 5-15% straty w objętości lub drobne, ale mierzalne braki w pamięci i kontroli impulsów. Dowiedziałeś się, które układy mózgu padają jako pierwsze. Lekcja do zapamiętania. Nie licz drinków, licz minuty między nimi i miesiące między imprezami. W przyszłym odcinku dowiemy się, dlaczego po alkoholu o 2 w nocy wysyłamy SMS-y do ex, zamiast grzecznie położyć się spać oraz czy istnieje bezpieczna dawka alkoholu. Zachęcam was do subowania kanału, lajkowania i komentowania. Pozdrawiam, do zobaczenia.